Chciałem się podzielić z Wami pewną obserwacją z psalmów, które są modlitwą. Są modlitwą inspirowaną przez Ducha Świętego, ale też odzwierciedlającą myślenie ludzi. Pokażę Wam tę obserwację, a potem zachęcę Was do też wyciągania swoich wniosków. Otóż w psalmach, kiedy je tak przeglądamy jeden po drugim, bardzo często znajdziemy taką oto frazę. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i Ziemię. To jest Psalm 121. Zaraz potem 124, ósmy werset. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i Ziemię. Psalm 134. Niech ci błogosławi z Syjonu Pan, który. Sami dopowiedzcie, uczynił niebo i ziemię. Zobaczcie, ta fraza to tylko tak kilka psalmów, przejrzałem pewnie kilkadziesiąt razy. Ona się lub więcej powtarza w psalmach. O czym to świadczy? Tak jak powiedziałem, są to modlitwy inspirowane przez Ducha Świętego, czyli Bóg chce, żebyśmy rozpoznawali w nim Stwórcę. Ale biorąc ten czynnik ludzki, poziomy, Rozpoznawanie w nim stwórcy nie jest tylko oddawaniem jemu chwały. To jest potrzebne też nam, byśmy pamiętali, że nie rozmawiamy z jakimś wyimaginowanym, może istniejącym, może nie bytem, czy może z własną psychiką sobie gadamy, jak no, ludzie chorzy psychicznie. Rozmawiamy z osobą, z projektantem, ze stwórcą, z opiekunem. Tej potężnej, potężnego świata, wszechświata, który obserwujemy. Boże, stwórco nieba i ziemi. To było potrzebne ludziom parę tysięcy lat temu, tak Bóg ich uczył modlitwy. Jak myślisz, kiedy wierzysz w teorię ewolucji? Czy dzisiaj ty możesz się właściwie modlić?